Za Rzeszowa. Po raz wtóry dzisiaj tam Marcin Pawlak. Ciągle coraz lepiej idzie na łyżwach, tak. Zauważyłaś? Popatrz. No, dawaj, potrójnego... Ja schodzę z tafli, trochę porysowaliśmy tą taflę, ale może nas kierownik lodowiska nie wyrzuci. Nie zapomina się. Idę do mojego gościa, Marcin Piecuch. Marcin, dzisiaj na biegówkach, ja na łyżwach, a razem z nami jeszcze rower. Marcinie, po co ten rower? To są moje atrybuty treningowe. W zasadzie na rowerze się ścigam. Jeszcze innym rowerze, bo rowerze MTB, to jest mój rower treningowy. No a w tych warunkach zimowych wykorzystuję jeszcze narty biegowe. No właśnie, bo ty kolarstwo górskie uprawiasz i wybierasz się jesienią tego roku do Afryki, RPA. Tam taki rajd, który jest porównywalny z samochodowym rajdem Paryż-Dakar. Tak, jesień będzie w Afryce, my będziemy mieli wczesną wiosnę, bo to będzie 25 marca. Właśnie, bo to będzie, zapomniałem dodać, jesień afrykańska. Tak jest. Wyścig 8-dniowy, 8 etapów, 781 km i 16 300 metrów w pionie. No, to jest takie moje kolejne marzenie. Przejechałem dwa razy Transalp, czyli wyścig przemierzający Alpy z północy na południe. I teraz przyszła kolej właśnie na ten APSA Cape. Jak się przygotowujesz do tego APSA Cape Rating? Jak, co robisz? No, jesteś dzisiaj na nartach, bo rozumiem, że rower na zimę idzie w odstawkę. Nie do końca, bo powiedzmy przygotowanie zaczynając od listopada w tym roku pogoda była dość łaskawa i w zasadzie do 15 stycznia jeździłem na zewnątrz. Trening. I na takim rowerze też da się? Chyba po lodowisku, co? Nie było śniegu, nie było z tym problemu. Tak jak mówię, do 15 stycznia pogoda była łaskawa, teraz przyszedł mróz, śnieg i zastępuję go nartami biegowymi w treningach na zewnątrz, ale mam przystawkę, na której trenuję w domu. Czyli puszczasz sobie na telewizorze obrazki afrykańskie i jedziesz. Dokładnie tak to wygląda. Wiesz co, ja znam takich, którzy nawet w piątek jeszcze na 20-stopniowym mrozie też na rowerach jeździli. Nie wiem, czy wytrzymaliby 3-4 godziny takiego treningu w rzeczy. Trzeba się jakoś specjalnie przygotować do tej różnicy temperatur? Myślę, że no nie mamy tutaj za bardzo na to możliwości. Wyjeżdżamy niedługo na zgrupowanie do Włoch, ale teraz też tam na pewno tam jest zimno. Ogrzejemy. Przyjeżdżamy tydzień wcześniej do Afryki i mam nadzieję, że ta aklimatyzacja nam wystarczy. No to nasza propozycja z Rzeszowa. Łyżwy na ferie, rower, biegówki. Też zachęcamy. Środek ferii w województwie podkarpackim. Wiele ciekawych propozycji tutaj czeka na tych, którzy mają ferie i odpoczywają. Ja wracam z powrotem na lodowisko. Trzymaj, Marcinie, rower, oddaję ci.